Nowa runa, nowe ginso, plus to wszystko master i gdzie to najlepiej przetestować? Na Turcji, w brązie. W brązie 5 na Turcji oczywiście, także miarodajne testy można powiedzieć będą, także no. Także takie runy będziemy grali, Master i Totera Kozak. Zobaczycie co to zadziała, już sobie grałem tym, powiem wam tak. Tak, zobaczycie. Od razu mówię, na pewno już był wysyp tego typu połączenia Mastera, Ginso i tej runki nowej, wiecie, tego toporka i tak dalej. To jest tak oczywiste combo, które już pewnie 1000 filmów nagrali ludzie, ale wypieprzone na to, rozumiesz? Moja wersja, także wypieprzone, nie? Wydaje mi się, że każdy od Lola to nagra, nawet Nerwarian pewnie się i tak za to weźmie. Tak tylko mówię na początek. To Ginso to chyba będzie mój nowy ulubiony item, jak Duskblade, coś takiego, nie? Zobaczycie, bo teraz Duskblade też nerfy dostał, ale to Ginso w idealnym momencie przyszło. Tą w ogóle runkę można na minionach wystakować, coś jak Ginso, nie? I potem się wbijasz. W miniony to nie działa ta runa oczywiście, ale... O kurde, blindem pieprzył. Ty śmieciu. To połączenie na masterze tego true szałego. Jezu, ty... Jaki hit, ty. Uuu, ale on mi też zrobił. No tak, dostałem od Tureta, no to się nie ma co dziwić. Stoi tym Kha'Zixem i stoi. Stoi tym Kha'Zixem, ty. No dawaj, napieprzaj mnie, chamie. Miniony ci więcej zadadzą, niż ja bym tam cokolwiek zrobił. A ten jeszcze stoi! Teraz to ja bym go chyba zapieprzył, chociaż ja gram Exhausta, nie Ignite'a, także... No to ja go na Q teraz zabiję, nawet jakby w miniona kliknę i... tyle. O ty chamie, ukradłeś mi killa, brudasie! A nic się nie stało. REKLAMA! Zostaw ocenę pod filmem, suba i dzwoneczek, żeby być na bieżąco. No i wbiję jeszcze na live'y, które robię na Twitchu. No i gitara, siema, elo. Znaczy, wydaje mi się, że build Podolskiego tutaj, nie wiem czy pamiętacie ten film, by tu pewnie dobrze zadziałał, ale ja polecę tak bardziej pod AD. Nawet nie pamiętam dokładnie tego buildu jeszcze, nie? Gelior, ty turasie, Gelior! Dobra, niech mi da blinda, niech mi da blinda i mogę lecieć. Srengar? Ty co? No go, go! No kurde, Kha'Zix! A ja pierwsze, ja liczę na Turasa, ty! Nie wiem, ten Teemo przyjdzie, to chyba od razu wjazd robię. Daj mi blinda. Dał? Tak. Widzicie te obrażenia? Znaczy ja flashnąłem... Ja nie wiem, czy był potrzebny ten flash, ale... Ja pierdzielę, przecież ty spory pane. Tak zrobię. Te hity, ale umarł. Ale jakie ja hity wypieprzam w typa. Kurde, gościu. Nie wiem, czy to było Worf tak naprawdę, bo straciłem... co ja straciłem? Reda. No, ale w sumie. I tyle farmy. To nie było Worf. To było głupie, ale co z tego, ty. Ja mam 50 trus sam z siebie, plus z tamtego on 20%. Czyli gdzieś po 80-90 trubie już, także sporo, nie? O jak mnie ograł turecki Teemo, ty kurde! O nie! Ale zaspieszyłem, nawet nie miałem W. Po co ja to zrobiłem? Jestem głupi. Dać się ograć jakiemuś pierwszemu Teemo z Turcji, ale dobra. No zobaczcie, 160 AD teraz. Jak się rozhula to Ginso. Gdzie ten Kha'Zix, Boże? Musiałem przyjść tu stopa, żeby gościu się uznał, że zrobi to Drake'a. Jeszcze to zbufowane true na masterze wcześniej. Na pewno znerfią Zara. W sumie mogliby zabrać tam tego Drake'a. No bardzo ładnie. A, znowu będzie Cloud. Akurat słabo, że znowu Ocean. Specjalnie im oddałem tego Drake'a, żeby myśleli, że są kozakami. To jest takie wymuszanie gierki, ale dobra, zamknij mordy, gościu.
Możliwe, żeby ten team odstepał? Przyjrzyjcie się, jakie ja obrażenia napieprzam już, a nie mam żadnych itemów. A już jakie hity wchodzą w tych typów, także... Nawet nie wiem, czy Infitera nie byłoby lepsze, ale ja zbuduję Fantoma. Tak, ja zbuduję Fantoma, ale... Wydaje mi się, że Infi mogło być nawet lepsze z tym Gins. Że Infi mogłoby być lepsze z tym Ginsa, bo więcej AD bym miał i tak dalej, ale zbuduję sobie tego. Nie. To teraz już chyba nie padnę w tej grze, także 3D to i tak za dużo, to jak na takiego broken championa, ale może dlatego, że ja mam trochę wypieprzone w to, że umieram, nie? No bo ja i tak będę zapieprzał na, nie wiem, no naprawdę, bardzo szybko. Nawet nie wiem, czy nie na hita. Bardzo duża jest szansa, że będę na hita zabijał. Ja pierdziele, Boże. Wcięło go. Nawet mi blinda nie dał, bo tak się obsrał tych obrażeń, że po prostu chciał uciekać. Wiecie, na brązie tak jest, że zamiast wpieprzyć blinda i coś tam, albo grzyba pod nogi, to po prostu klikasz, robisz tak. Ja się nie śmieję, ja tylko mówię jak jest. Z Partiatics TV, mówię. Jak jest? Ja wiem, pod turetem zrobię. Widzieliście te hity? Nawet niepotrzebny był Xos, ale użyłem. Jakie hity! Na 12 levelu! Ja mam tylko Ginso! Naprawdę, ja muszę zrobić challenge. Tylko jedno Ginso? Ty po prostu, samo Ginso i sobie biegam. Tylko Ginso i jakiś lifestyle, siema. Ty Boże. W ogóle ten turecki ten, jak się zadławił aż. Quadra kill tak off. Wchy not, Gelior. Ja się chyba na Turcji muszę nazywać Gelior, bo to jest tak piękne. Ej, ja infi buduję. 100 golda? Jak ci brakuje 100 golda, to rób to co ja, poradnik. Gościu, ty. Jestem tego pewny. W głębi duszy o tym. Na Turcji można. Ulala, ale Michajs dali ty. Dobra, dawaj ty. Turków trochę zbili, Turki to Michajs dali. Widzicie? Turek bije Turka, a Polak zyskuje. How to make a business. Dobra, idę to zrobić sam. Jak wy nie potraficie. Ja pierdzielę, co? Wow. Ja tego Teemo zabiłem na hita. W sensie ile on, nie no dobra, ile on miał HP. Ale nie spodziewałem się, że całe HP mu zejdzie tak o, nie? Zabiorę mojemu dżunglę. O, dobrze panowie z Turcji. Jak najwięcej, że mojej zapieprzali, co? No tak naprawdę co, Katarzyna jest gówno. Ona 5-4, bo jej Kha'Zix gankował. No, zbudował tylko. Kha'Zix też jest bardzo silny. No generalnie ta, no. Ten Kha'Zix jest bardzo silny, bo ogólnie jest Kha'Zix obecny. Bardzo mi się podoba Ginsa. Ja wcześniej go prawie nie grałem, bo w sumie takie, no tylko na takiej postaci jak Kayle i tak dalej, a teraz przed, ja to, Boże, jak zobaczycie filmy niedługo, jakie się pojawią na kanale, to się obsracie, naprawdę. Pa, poskaczę se. Patrz na to. Widziałeś to? Ja nie gram pod Dark Harvest, ja po prostu tak napieprzam. Lecę Blood Tristera teraz. Co? Siema? Ulala. King name Barona. King name tam? Ja nie będę tam szedł, ale może oni pójdą. Aha. No niestety, no co on zrobisz ty, jak tu razy tak grają. Kabarecik, nie? Ale szkoda. Śmiech na sali. Powiedz mi, skąd on się tutaj wziął? Czy w dżungli, czy gdzieś indziej? Czy wychował się gdzieś, czy u kogoś? Może raczej coś, dzień się potwora. Co dzień ćwiczył swoje pazury, strugał swoje zęby, dzień to robił. Patrz, on wygląda o tak. Zabija bez litości wszak. On zabijał łypę.